Szanowni Państwo, jednym z modułów fakultatywnych w ramach ścieżki SMART jest infrastruktura W+R. Moduł ten polega na utworzeniu nowego centrum badawczo-rozwojowego lub rozwoju już istniejącego. Inwestycja polega na zakupie infrastruktury badawczo-rozwojowej i realizacji agendy badawczej, która ma służyć opracowaniu innowacji produktowej lub procesowej w skali polskiego rynku. Prace badawczo-rozwojowe zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub zrealizowane w całości z innych środków. Do najważniejszych kosztów kwalifikowalnych, które podlegają dofinansowaniu w ramach modułu infrastruktura B+R, możemy zaliczyć zakup nieruchomości zabudowanych, zakup środków trwałych, np. aparatury naukowo-badawczej, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz nabycie robót i materiałów budowlanych. W zależności od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa, maksymalnie można uzyskać 70% dofinansowania kosztów, o których przed chwilą powiedziałem. Poziom dofinansowania musi być zgodny z mapą pomocy regionalnej. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach ścieżki SMART, zapraszamy do kontaktu.